Pamiętam taki moment kilka lat temu, kiedy w jednej parafii proboszcz zaprosił na niedzielne śniadanie kobietę, która żebrała przed kościołem. I pamiętam swoją reakcję, moje wielkie zdumienie i poruszenie tym, że właśnie proboszcz, zresztą nie jeden raz, bo później kilka razy ją zapraszał do tego, żeby zjadła z nami posiłek. I byłem tym jakoś bardzo poruszony, ale później zobaczyłem, jakie to jest po prostu zwyczajne i proste i przez to piękne, że taki prosty gest właściwie, nie wymagający żadnego wysiłku, a może być tak poruszający. I zobaczyłem, że to wydarzenie we mnie przełamało pewne bariery, że wydarzyło się coś pięknego, co nie wymagało wcale jakiegoś dużego nakładu pracy, ale do tego było potrzebne właśnie przełamanie barier takich, które są w człowieku. Dzisiaj Słowo Boże mówi właśnie o przełamywaniu barier w nas, w naszym myśleniu. Piotr, który poszedł do pogan, najpierw zostaje jakoś upomniany przez apostołów, że poszedłeś do pogan, wszedłeś do ich domu i jeszcze jadłeś z nimi posiłek, ale właśnie Piotr tłumaczy, jak to się stało, że Pan Bóg mu pomógł pokonać ten opór, który jest w człowieku. Zobacz dzisiaj pod wpływem tego słowa, czy nie masz w swoim myśleniu, w swojej mentalności, w swoim zachowaniu, w schematach, pośród których żyjesz, czy nie masz właśnie takich barier, które tak naprawdę odgradzają cię od pięknych doświadczeń i które nie wymagają jakiegoś wielkiego wysiłku, tylko zmiany mentalności, otwarcia się na to, co nowe i co piękne.